Prawdziwe historie przedsiębiorców, gdzie rozmawiano o biznesie i nie tylko. Zaczynajmy. Witam wszystkich w nowej serii. Moim gościem jest Artur Sobkowiak. Witam serdecznie, cześć. Artur, powiedz proszę nam wszystkim, jak zaczęła się Twoja przygoda z autodetailingiem? Moja przygoda rozpoczęła się stosunkowo niedawno, bo 2 lata temu, kiedy rozpoczynałem działalność gospodarczą. To było w czasach covidowych, więc był to troszeczkę taki trudniejszy okres dla przedstawicieli różnych branży. Także też w takim trudnym okresie wchodziłem na rynek. Ale na chwilę obecną nadal jestem na rynku, także to też o czymś tam świadczy, tak? Przed nagraniem powiedziałeś mi, że wywodzisz się z marketingu, prawda? Możesz nas zabrać w to miejsce? Jak najbardziej. Znaczy, może tak, zacznę od tej przygody, jak rozpocząłem w ogóle pracę w poprzedniej firmie. Jestem pasjonatem w ogóle też kolarstwa. Trenuję kolarstwo górskie z sukcesami mniejszymi, większymi. No i pewnego razu jechaliśmy na małe zgrupowanie z moim poprzednim pracodawcą. No jechaliśmy w góry i on szukał właśnie pracownika. Jeździliśmy na rowerach, ja powiedziałem, no, że ja tam właśnie kończę szkołę, że tutaj bym mógł iść do pracy. Wróciliśmy do Piły po tym zgrupowaniu i się ta osoba do mnie odezwała. Mówię, kurczę, dawaj do pracy do mnie. Mówię, to jestem, za chwilę jestem. Przyjechałem, porozmawialiśmy, co będę robił. No i tak się zaczęła moja poprzednia praca, nie? Tam zacząłem pracować w agencji reklamowej. Pracowałem tam przez 6 lat. Oczywiście cały czas się człowiek rozwijał. No i przyszedł moment, gdzie trzeba było się jeszcze bardziej rozwinąć, podnieść tą poprzeczkę o wiele, wiele wyżej. No i tak też właśnie zrobiłem. Artur, jesteś stosunkowo młodym człowiekiem generalnie, można powiedzieć, i osiągnąłeś wielki sukces, bo można powiedzieć, że dzisiaj robisz naprawdę fajną robotę. Masz fajnych klientów, masz fajne samochody, tak, do oklejenia czy tam do innych takich rzeczy tutaj związanych z kosmetyką samochodową. I powiedz nam w ogóle, co skłoniło Cię do tego, aby w ogóle pójść w tym kierunku? Może zacznijmy od tego, że powiedziałeś, że osiągnąłem sukces. Na chwilę obecną uważam, że tego sukcesu jeszcze nie osiągnąłem, a ja dopiero jestem taki malutki na tym szczeblu dążenia do takiej, wiesz, potęgi, jeżeli chodzi o takie studio detailingowe. Uważam, że i tak moja poprzeczka będzie zwiększana coraz wyżej. No a co mnie skłoniło do tego? Mam też zaprzyjaźnionego kolegę w Środzie Wielkopolskiej. Serdecznie pozdrawiam Adama. Prowadzi już taki biznes długo. No i wielokrotnie do niego przyjeżdżałem z tego też względu, że również w tym samym czasie, co ja, trenował kolarstwo górskie. Gdzieś tam się znaliśmy z tras, z maratonów, z wyścigów rowerowych. No i nie ukrywam, jeżdżąc do dziadka, bo dziadka mam pod Jarocinem, i wielokrotnie wjeżdżałem po prostu do niego. Raz, drugi, trzeci odwiedzałem go. Potem z dni robiły się tygodnie, raz byłem nawet na dużo więcej. Troszkę tam pomagaliśmy sobie i tam bardzo dużo takiej wiedzy zaczerpnąłem, jak, że tak powiem, korzystać z tego wszystkiego. Pozyskałem bardzo dużo takiej wiedzy, nie tylko jak pracować nad samochodami, ale również jak rozmawiać też z klientami, jak przeprowadzać jakiekolwiek rozmowy, żeby to wszystko ładnie się hulało. Bo generalnie biznes to jest, ciągle coś się pali, ciągle są jakieś wyzwania, tak? Mhm. I teraz jestem ciekaw, czy miałeś po drodze już na tym krótkim etapie prowadzenia działalności gospodarczej jakieś przygody? Wiesz co, no zawsze są przygody jakiekolwiek, ale to raczej wynikające z braku czasu. Brak czasu spowoduje, że wiesz, no doby niestety nie wydłużę, a trzeba zrobić jakąś robotę i
nie nazywam tego porażką w żaden sposób, że musiałem, nie wiem, dłużej zostać w pracy. Raczej jedynie o takie aspekty można, na takich aspektach można by było tutaj pozostać, jeżeli chodzi o jakąkolwiek w cudzysłowie porażkę, nie? Wiesz co, bo ja bardziej pytam o to, wiesz, robisz naprawdę grube projekty, to są naprawdę samochody klasy premium i mam na myśli coś takiego, że wiesz, bo jesteśmy ludźmi, prawda? Każdy popełnia błędy i dlatego też interesuje mnie to, czy zdarzyło ci się popełnić jakiś błąd w swojej pracy, no bo każdy z nas ma prawo do tego, aby się pomylić i teraz pytanie, czy tobie coś takiego się zdarzyło? Wiesz co, no detailing błędów nie wybacza. Naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o takie aspekty, no to naprawdę trzeba mierzyć grubości lakieru, wszystko po kolei sprawdzać, żeby to eliminować. Ale jeżeli działamy zgodnie ze sztuką, tak jak sztuka nakazuje, no to tych błędów się nie popełnia. Na chwilę obecną staram się unikać jakichkolwiek błędów i być w 100% perfekcjonistą, jeżeli chodzi o przygotowanie moim klientom samochodów. A jak podchodzisz do biznesu? Jesteś osobą taką, która lubi wszystko mieć dopięte na ostatni guzik. Chodzi o to, że wiesz, bo mówi się, że biznes nie polega na tym, żeby być super profesjonalnym, tak? Biznes polega na tym, aby ciągle się uczyć i wyciągać lekcje z błędów, prawda? Dlatego też, jakie jest twoje podejście do tego? Jeżeli chodzi o takie aspekty, to ci powiem, że wiesz, to jest 24 godziny człowiek myśli praktycznie cały czas o tym biznesie. To już nie jest tak jak kiedyś, że przyszedłem do pracy, zrobiłem 8 godzin, idę do domu, już mnie nic nie interesuje. Tutaj o każdej godzinie, o porze dnia i nocy, gdzie się nie obudzę, dobra, muszę pamiętać o tym, to muszę zrobić, zapisane, to zapisałem, tego nie zapisałem. I wiesz, to powoduje, że takie ułożenie sobie tego planu działania i dążenie do tej doskonałości z każdym dniem w jakimś stopniu musi mnie po prostu podtrzymywać i ten czas, który planuję za każdym razem, musi być idealnie ułożony, żeby samochód wjeżdżał, wyjeżdżał, żeby to się po prostu zamykało za każdym razem. Mm-hmm. Więc Artur, wróćmy do samego początku, bo chciałbym, abyś opowiedział naszym słuchaczom, widzom, jak wyglądał proces założenia działalności gospodarczej. Opowiedz o tym więcej. Sam proces założenia działalności gospodarczej to masz w zasadzie dwa kliknięcia w internecie, nie? I możesz mieć działalność w zasadzie masz jakiś plan na biznes, wchodzisz, zarejestrujesz się, masz działalność na dobrą sprawę. Otworzyć działalność naprawdę może każdy. Tak, ale wiesz co, ja mam na myśli bardziej to, w jaki sposób to tworzyłeś, czy miałeś jakieś zewnętrzne finansowanie od kogoś, czy ktoś ci pomógł, czy miałeś swoje pieniądze uzbierane, mam bardziej to na Dobra, no miałem jakieś tam finanse swoje, właśnie z poprzedniej pracy, gdzieś tam odłożone już pieniążki. No i mówię, kurde, no spróbuję zainwestować. Czy możesz zdradzić nam, jaka to była kwota? Gdzieś tam, no to nie były duże pieniądze, tam miałem około 20 tysięcy własnych. To nie były duże pieniądze, ale po kupieniu jakiegoś sprzętu okazało się, że jestem na zero, a nawet jestem na minusie i muszę pozdrowić moją kochaną mamusię, która mi pożyczyła tam niedużo, bo to też 7 tysięcy musiałem pożyczyć. Mm-hmm. No ale oczywiście no to się gdzieś tam zwróciło i mogłem bardzo szybko te pieniążki oddać i jest na chwilę obecną bardzo w porządku. Dobrze, Artur, czyli generalnie twój start Twój kapitał... Był na zero totalnie. Ja byłem na początku, jak otwierałem, to tak jak mówiłem, na zero totalnie, nie mam... No rowery miałem i to było w zasadzie tyle, nie? Czyli a miałeś coś do stracenia, czy nie miałeś nic Nie, do nie, znaczy to było tak, że nie miałem nic do stracenia, bo to był okres, gdzie jeszcze mieszkałem u rodziców i sami zaproponowali, Artur, słuchaj, no jeżeli noga się powinie, no to będziesz miał gdzie mieszkać, my cię z domu, z pokoju nie wyrzucimy na chwilę obecną, będziesz mógł gdzieś tam, będziesz miał dach nad głową po prostu, nie? Mówię, kurde, no kto by nie skorzystał, no, musiałem spróbować po prostu, nie?
Czyli można powiedzieć, że miałeś wsparcie rodziców, że Tak. pod takim względem, że jak coś się wydarzy takiego, czego byś nie chciał, Tak, zawsze tak. możesz wrócić i możesz Tak, spróbować ale swoich to sił też gdzie były na indziej. samym początku wiele rozmów, nie? Czy to się uda, czy w to zainwestować, czy jednak nie, czy może odłożyć to na kolejny miesiąc, że nie było tak, że wiesz, od razu wszystko po kolei, wszystkiego nakupuję, a nie wiem, klienci nie będą przyjeżdżali, bo coś nie będzie pasowało, nie? Na tej zasadzie. No dobra, i zabierz teraz proszę nas do tego momentu, kiedy rzeczywiście już byłeś po tych formalnościach, otworzyłeś studio i co się działo w pierwszy dzień? Jak wspominasz ten czas, tak? Już Kurczę, masz, wiesz co, masz rzeczywiście. Tak, wspominam ten czas, wiesz co, no, parę dni temu świętowaliśmy 2 lata działalności i no, bardzo dużo robiliśmy zdjęć na początku, jak to tu wyglądało i wiesz co, no, nie wyglądało to tak, jak teraz to wygląda. Były gdzieś tam lampy ułożone gdzieś za moimi plecami tylko, krzesełko detailera, maszyny polerskie, no i w zasadzie lampy inspekcyjne, które powodowały, że mogłem określić stan lakieru, mierniki i w zasadzie no w dużej mierze to był mój początek. Czyli można powiedzieć, że to wszystko, co teraz tutaj widzimy, to jest zasługa ciężkiej pracy 2-letniej, tak? I generalnie stopniowego rozwoju. Tak, bo to nie było tak, że z każdym miesiącem to nadal tak jest, że coś czegoś zawsze brakuje, coś trzeba dokupić, coś się zepsuło, coś się spaliło, coś trzeba po prostu cały czas regenerować, nie? A tak samo na chwilę obecną jestem bardzo mocno na, obserwuję rynek, jakiej chemii używają inni detailerzy, jaka chemia jest aktualnie na topie. Sam testuję tą chemię na swoim samochodzie, a potem dopiero, że tak powiem, próbuję, nie próbuję, po prostu sprzedaję moim klientom. Nie? Czy pamiętasz taki moment, gdzie miałeś jakieś takie niezwykłe wyzwania, tak, podczas prowadzenia tej swojej działalności, że coś było takiego, co nie wiedziałeś, że dasz radę. Chodzi o to, że nie byłeś pewien do końca, prawda? No bo wiadomo, zakładasz działalność gospodarczą i masz pewne obawy, no bo jednak przyjeżdża pierwszy klient, poważny klient tak, z jakimś fajnym samochodem i duża odpowiedzialność. Tak. Powiedz coś więcej o tym. Wiesz co, to się stało stosunkowo niedawno. Tak jak mówiłem, bardzo chciałem oklejać samochody, czyli zajmować się tym car wrappingiem. I miałem stosunkowo niedawno samochód, była to Corvetta C8, no i klient chciał, żebyśmy zmienili kolor samochodu. Był piękny czarny, ale no czarny się aż tak nie świeci jak na przykład chrom. A każdy, kto próbował kiedykolwiek kleić chrom na samochód, wie o tym, że to jest jakby nakładanie ceraty na obrus, mniej więcej tak to można powiedzieć, bo każda folia, którą aplikuję na lakier, fajnie się poddaje, mogę ją rozciągać w jakimś stopniu, jednak ta folia potrzebuje zupełnie innego podejścia do aplikacji, no i to było bardzo dużym wyzwaniem, żeby minimalizować jakieś tam łączenia, no ale efekt finalny, no to możecie zobaczyć sobie u mnie na profilu, gdzie serdecznie zapraszam, na Askar Studio Piła, na Instagramie czy też Facebooku. Zobaczyć sobie, jak ta korweta w takim turkusowym kolorze pięknie się teraz prezentuje. Myślę, że nawet będziemy mieli okazję, może wkleimy zdjęcie, żeby pokazać widzom. Oczywiście myślę, że ten materiał też będzie w formie podcastu. Tak więc wtedy zapraszamy oczywiście na twojego Instagrama. Jasne. Ale wróćmy tutaj do naszej rozmowy. Powiedz mi proszę, czym kierowałeś się przy podejmowaniu decyzji biznesowych? Wiesz co? Jakie kryteria były dla Ciebie najważniejsze? Jeżeli chodzi o te kryteria, wiesz co? Nie ustalam tego sam na chwilę obecną. Mam partnerkę życiową, narzeczoną moją, gdzie zawsze, że tak powiem, za sukcesem w cudzysłowie u każdego faceta jest jego kobieta. No i w tym przypadku też mogę śmiało powiedzieć, że bardzo mocno mnie wspiera i ona razem ze mną stara mnie naprowadzić na podejmowanie tych dobrych decyzji. To, co mi się przyda, tak samo jak i w marketingu na social mediach, jak i tutaj w prowadzonym życiu codziennym właśnie w studio. Powiedz nam coś więcej na temat w ogóle, jak trafiasz do swoich klientów. No bo wiesz co, wiele
osób zakłada swoje działalności gospodarcze, no i zdarza się tak, że te podmioty upadają, tak? No bo wydaje się, że wystarczy pójść do urzędu, założyć działalność, no i już tak prosto cała reszta się zrobi, a okazuje się w życiu, że tak nie jest, nie? Dokładnie. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów, to wiesz co, na chwilę obecną bardzo pomaga mi to, że klienci są po prostu zadowoleni z tego, co robię, jak wykonuję tutaj moją pracę i jakie samochody oni otrzymują. Jak na przykład przyjeżdżają bardzo zaniedbanym samochodem, porysowanym mocno i oni przyjeżdżają, ja im prawidłowo, odpowiednio wszystko etapami zrobię. Oczywiście otrzymają ten samochód. No i to jest taka troszkę poczta pantoflowa, gdzie ktoś powie, a naprawdę tutaj fajnie zrobiony samochód i że warto przyjechać i to tak się na chwilę obecną fajnie zapętla. Mi się wydaje, że też social media, gdzie prowadzę tą jak prowadzę działalność na co dzień, jak to pokazuję w ogóle moim widzom na Instagramie czy tam Facebooku. Nie mam jeszcze ich jakieś tam bardzo dużo, ale mam jakąś tam jakieś grono odbiorców, którzy bardzo reagują codziennie na wszystkie reakcje. Też tak jak w jakimś stopniu mnie fajnie niesie, że robię coś, co ludzie lubią oglądać i czasami jak coś nie dodam, mówię, kurde, no co się dzieje, czemu, nic się nie działo dzisiaj u ciebie? Mówię, kurde, nie miałem czasu po prostu czegoś wrzucić, nie? Tyle było roboty. Teoretycznie można powiedzieć, że masz klientów z polecenia. Często tak jest, często tak jest. No właśnie, ale na początku tak nie było, prawda? No bo na początku gdzieś tam był pierwszy dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, dziesiąty. No. To powiedz mi, jak wyglądało to w pierwszych, może nie, no może tygodniach, jak to wyglądało? Bo jak powiedziałeś mi poza kamerami, że od pierwszego miesiąca zarabiałeś już, tak, na działalności. No można byłoby tak powiedzieć, wiesz co, no bo zrobiłem pierwszy samochód, no i fajnie wyszedł, bardzo fajnie wyszedł. Potem posprzątałem jeden, skupiałem się na tym, żeby posprzątanie samochodu było na naprawdę wysokim poziomie. Robiłem ten detailing wewnętrzny, sprzątałem, no oczywiście nadal to jest wszystko robione. Teraz oczywiście bardziej kompleksowo, bo wiadomo, no jak często klient przyjeżdża do nas, to zostawia na sprzątanie, polerowanie, przygotowanie po prostu całego samochodu pod siebie. No i po prostu dbałem o jakość. I jak się dba o jakość, to jest wtedy efekt. Gdybyś teraz miał ponownie, że tak powiem, otworzyć działalność gospodarczą tutaj, w tym samym miejscu, czyli mówimy tutaj o miejscowości Piła, zrobiłbyś to ponownie? Jak myślisz? Oczywiście, pewnie, trzeba próbować. Oczywiście, żebym spróbował jeszcze raz. A nie wiem, czy też chodziło ci o to, czy miałbym taką wiedzę jak teraz, nie? Czy jakbym wiedział, że to tak pójdzie. Ja wtedy też nie wiedziałem i do teraz nie wierzę czasami, że tak fajnie to działa. Otworzyłbym jeszcze raz, naprawdę otworzyłbym. Jakie narzędzia lub strategie pomogły ci w osiągnięciu sukcesu? Czy sukcesu? Nie chcę nazywać to sukcesem, bo nie lubisz tego słowa, prawda? Nie lubię, ale... bo to wiesz, jak to jest z tym sukcesem. To jest sukces, wiesz. To może... Mocne słowo. To może powiedz coś o tych narzędziach i strategiach, które pomogły ci tutaj w osiągnięciu tego... Wiesz, tu bardziej chodziło o sukcesywne, rzetelne podejście do klienta, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jak sobie układałem, to tak musiało być. I na początku, nie ukrywam, chwile były stresujące, na przykład z życia wzięte. Wiesz, jak to jest. Zrobiłeś samochód idealnie, jesteś zadowolony, wszystko, ale nie spodziewasz się na przykład klienta, który będzie chciał cię sprawdzić. I on przyjeżdża, odbiera samochód, ale właśnie przyjeżdża z latarką inspekcyjną tak samo. I zaczyna ci szperać po samochodzie. Mówisz, o kurde, zaczyna się, nie? Teraz, czyli tak ktoś mnie sprawdzał, nie? To jak wykonałem faktycznie swoją usługę, ale no całe szczęście wychodzę z tego obronną ręką i wiem, że jak już ktoś tak faktycznie odbiera samochód i jest zadowolony, no to jest, można śmiało powiedzieć, że to jest dobrze wykonana robota. A miałeś klientów niezadowolonych? Albo chociaż może niekoniecznie niezadowolonych, ale chociażby takich, którzy mieli jakieś roszczenia.
Wiesz co, wyceny są zawsze indywidualne, jeżeli chodzi o takie samochody. Samochody przyjeżdżają w różnym rozstrzale. Czasami nowe, czasami starszy samochód, ale na samym początku ustalam z klientem, mówię, że na przykład no, kurczę, no tego nie uda się zrobić, tego się nie uda zrobić, więc to nie jest tak, że niezadowolenie, tylko po prostu mówię, co się da zrobić, czego się nie da zrobić. I wtedy nie ma czegoś takiego, że jest ktoś niezadowolony. Po prostu z góry wie, że tak to musi zostać i tego po prostu bez na przykład lakierowania nie będzie rady, że tak powiem, zrobić. Gdybyś mógł coś doradzić młodym przedsiębiorcom, którzy chcieliby otworzyć taki biznes jak twój, co byś powiedział? Taki biznes jak mój. Tak. W Pile? Niekoniecznie w Pile, w Polsce. Żeby próbować, ale przede wszystkim szkolić się, kształcić, bo wiadomo, każde szkolenie, z każdego szkolenia każdy może wyciągnąć bardzo dużo lub bardzo mało. Trzeba wybierać też takie szkolenia, które gdzieś tam poniosą nas troszeczkę i będziemy w stanie, że tak powiem, przełożyć to, co było na szkoleniu, w życie codzienne i wtedy warto spróbować. Naprawdę warto spróbować. Jeżeli ktoś ma jakieś zaplecze finansowe, po co sobie pluć w twarz, że się, nie wiem, no nie udało, że nie spróbowałem, a nawet nie wiemy, ile osób myśli tak samo jak my. Że kurczę, no ja może też spróbuję. Musisz być przed nim i tyle, przed tą osobą. Dobrze, ale od czego taka osoba powinna zacząć? Co byś doradził ty jako osoba, która już działa, która już robi te samochody na fajnym poziomie? Chciałbym uzyskać od ciebie odpowiedź, którą mógłbyś tutaj powiedzieć jakimś młodemu człowiekowi. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, no to wiadomo, ułożenie sobie, rozpisanie biznesplanu. Miałeś biznesplan? Miałem. Mam gdzieś go jeszcze gdzieś tam wpisanego, że co, gdzie, kiedy, co potrzebuję, jak było. I tutaj zachęcam, żeby każdy sobie zrobił taki biznesplan, bo na pewno będzie łatwiej to, co jest zapisane na kartce, łatwiej jest do tego wrócić niż to, co sobie pomyślimy, bo przecież człowiek no, może zapomnieć, tak? Zawsze tak jest. Więc to, co jest zapisane i zawsze do tego można wrócić, rozpisać ten biznesplan no i przejść do działania. No dobra, mamy biznesplan, co dalej? No przejść do działania, no, nic okay, innego. Okej, ale dobra, ale co nazywamy działaniem? Powinniśmy kupić, nie wiem, jakiś odpowiedni sprzęt? Powinniśmy pomyśleć o wynajęciu jakiejś hali? No dokładnie, no przede wszystkim sprawdzić rynek, jak to wygląda w Pile, czy to się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, jak daleko od siebie jest jakieś studio, czy no, Piła jest dosyć rozległa, więc w jednej części można zrobić i w drugiej i no... No, jakiegoś konfliktu nie powinno być, tak? No więc w tym przypadku zrobić ten research rynkowy i spróbować. Jak to było w twoim przypadku? Wróćmy do tego początku. No, u mnie jest ciekawy początek. Powiedz, jak ty to rozplanowałeś? Jak ty przechodziłeś te etapy? Ja, powiem tak, ja na samym początku, jak szukałem w ogóle miejsca, bo miałem na to troszeczkę czasu, pojechałem chyba w 4 albo w 5 miejsc. Niektóre były droższe, tańsze, jeżeli chodzi o wynajem hali, no bo no, no nie stać mnie jeszcze było na kupno czegoś własnego. I szedłem, patrzyłem nawet przy lotnisku jakieś tam miejsca i byłem w Agencji Mienia chyba Wojskowego. Nawet tam takie do wynajęcia były w Pile hale. I szczerze nawet się cieszę, że tam się nie udało, no bo tam nie, to nie jest takie miejsce jak teraz. Mam bardzo prestiżowe, fajne, gdzie przyjeżdża dużo ciekawych samochodów, dużo ciekawych klientów. Jesteśmy w kompleksie przede wszystkim samochodowym, gdzie mamy wymianę opon niedaleko, mamy wymianę szyb, obok camp service, no w zasadzie wszystko, co może znaleźć maniak samochodowy w jednym miejscu. Artur, a jakie masz plany na przyszłość? Prywatne czy firmowe? Wiesz co, może na początek porozmawiajmy o twoich firmowych, a potem przejdźmy sobie płynnie do prywatnych. Chciałbym
żeby na pewno tutaj w mojej firmie działo się cały czas bardzo dobrze. Chciałbym, jeżeli tak mówimy o planach, no to chciałbym bardzo mocno pracować na foliach ochronnych PPF, czyli tak jak teraz to robię, utrzymać ten standard albo nawet i bardzo mocno go zwiększyć, żeby klienci, których jest bardzo dużo, byli coraz bardziej świadomi tego, że ten samochód trzeba zabezpieczyć. Odbierając nowy samochód z salonu, no teraz już są te lakiery na bazie lakierów wodnych, więc są troszeczkę mniej odporne, dlatego trzeba je zabezpieczać, a na chwilę obecną zabezpieczenie samochodu folią ochronną jest najlepszym z możliwych zabezpieczeń. Czyli generalnie to są plany firmowe, a prywatne? No prywatne to wiadomo, nie? Gdzieś tam w niedalekiej przyszłości związać ręce z drugą osobą. Już pewnie gdzieś tam na całe życie. No i potem tak trzeba, wiadomo, no bąbelek pewnie jakiś i cała reszta, nie? Żyć po prostu tak, jak natura nakazuje. Wiesz co, odniosę się do sportu, bo jak wiemy, generalnie uprawiasz kolarstwo górskie. Ja też bardzo uwielbiam ten sport i nie ukrywam, że sport bardzo kształtuje i uczy człowieka dyscypliny. Powiedz mi, czy sport miał wpływ na to, gdzie jesteś teraz? Sport miał ogromny wpływ. Myślę, że to był kluczowy. To było kluczowe, bo ja gdzie tylko mogłem, wkładałem właśnie rower. Ja trenowałem za dzieciaka w okresie takim młodzieżowym, ile tylko mogłem. Kończyła się szkoła, idę na rower, jeździłem na rowerze. Wszystko było ukierunkowane na to, że ścigałem się na tych wyścigach. Miałem 8 startów nawet w miesiącu, sobota, niedziela. Ja żyłem wtedy tym. Ja wszystko podporządkowywałem pod kolarstwo. Naprawdę wszystko. Jedzenie, życie codzienne. Nie miałem na to wszystko czasu. Mam tu na myśli bardziej o nawet spotykanie się ze znajomymi. No bo często było tak, że już w wieku tym takim, gdzie większość już wychodziła pić. No kurde, słuchajcie, no idę na rower, nie? No nie, no chodź z nami, dzisiaj się napiję. Gdybym miał taki słaby charakter, to bym wtedy chodził cały czas. A tak to przynajmniej spowodowało, że miałem tą determinację, bo ja muszę coś osiągnąć. Muszę rano wstać, pojechać na wyścig, nie mogę tam zawieźć swoich wtedy sponsorów, całej reszty. Mówię, no nie, no tak nie może być. Ja po prostu mam jakiś jasny cel, na który stawiam i tak to wyglądało, nie? I to mnie doprowadziło do tego, że mogłem stanąć na podium Mistrzostw Polski i nie żałuję. Naprawdę nie mam czego żałować i bardzo się z tego cieszę, że miałem takie, a nie inne dzieciństwo, dorastanie na dwóch kółkach właśnie. A dlaczego kolarstwo górskie? To też śmieszna historia. Mogę tutaj... To się zaczęło w podstawówce, gimnazjum tak troszeczkę, nie? Gdzie przychodząc do szkoły innej, była fajna dziewczyna i ona mi się dosyć wtedy podobała. No i gdzieś tam się okazało, że jej brat jeździ na rowerach. No i co? No, zacząłem się kolegować z tym kolegą. Wtedy przeszliśmy na przyjaźń, to teraz się przyjaźnimy. No i co? No i on mnie potem wprowadził, że tak powiem, w to kolarstwo. On powiedział, że słuchaj, jedź kupić kask, w Pile jest wyścig kolarski. Kupiłem kask, rower już miałem i startowałem na pierwszym wyścigu, byłem trzeci na trzech. Trzeci na trzech. No to idealny początek, tak? No i potem się już zaczęło, że zaczęliśmy cały czas trenować i zostało do teraz kolarstwo w krwi. Rzeczywiście sport ma ogromny wpływ na człowieka i same endorfiny powodują, tak, no, że człowiek rzeczywiście gdzieś tam myśli inaczej. A powiedz mi, cały czas trenujesz? Cały czas gdzieś tam starasz się rzeczywiście poświęcać swój czas na treningi? Jest tego czasu troszeczkę mniej. Tak jak mówiliśmy, jak się już jest na własnej działalności, no to jednak
człowiek żyje 24 godziny na dobę tą działalnością, a nie tylko od 8 do 16. Wróćmy może do biznesu. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie w biznesie? Wiesz co, jestem ogólnie dumny z tego, że udało mi się w jakimś stopniu dojść do takiego pułapu, gdzie robiąc swoje usługi, klienci wracają. To jest chyba dosyć istotne w takiej branży, że to nie jest raz i już nigdy, tylko raz, kolejny raz i to tak już, to tak niesie na duchu, że faktycznie to było dobrze zrobione i to do mnie wraca. A miałeś jakieś źródła inspiracji? Inspirowałeś się jakimś człowiekiem? A wiesz co, no internet jest... Internet ma bardzo dużo wszystkiego. I jeżeli miałbym się czymkolwiek albo kimkolwiek inspirować, to chyba jakiejś takiej jednej osoby nie jestem w stanie cię wymienić. Ja czerpię tą, że tak powiem, z każdego źródła po kolei delikatnie, wiesz? Każdy z nas jest inny i każdy ma co innego do zaoferowania, dlatego trochę tu, trochę tu, trochę tu i jestem ja. Masz mentora? Wiesz co? Mogę, że cię to zszokuje, ale nie mam. Nie mam takiej osoby, nie mam takiego mentora. Nie chcę, wiesz, tam kreować się na kogoś innego, szukać inspiracji w kimś i być takim samym jak ta osoba. Ja chcę być najlepszą wersją, że tak powiem, siebie i tyle. Biznes to jest ryzyko i niepewność. Tym bardziej w tych czasach. Mamy ciężkie czasy, prawda? Jest kryzys gospodarczy, jest też dość spora inflacja, która no dość negatywnie wpływa na gospodarkę. I jak radzić sobie z ryzykiem i niepewnością? No bo generalnie przy swojej działalności nigdy nie znasz jutra. Możesz w każdy dzień zbankrutować, jak na tą sprawę. Na tyle niefajny jest rynek i praca z klientem, że umawiając jakąś wizytę albo usługę danego dnia, danego, nie wiem, tygodnia, prace są układane w różny sposób, ale niepewnością można też nazwać to, że umawiasz tego klienta, ale nie masz pewności na dobrą sprawę, czy on przyjedzie. Możesz umówić, że słuchaj, że będzie to i to zrobione, ale no nie wiadomo, czy on wtedy, wiesz, przyjedzie na dobrą sprawę, nie? Trzeba by to było w jakimś stopniu tam zaliczkować może i na pewno to jest też jakaś wskazówka dla innych, że warto by było zaliczkować klientów przy dużych usługach, ale no przy mniejszych usługach czasami się też potrafi zdarzyć, że ktoś po prostu nie przyjedzie, nie? No właśnie, a jak to u ciebie wygląda, jeżeli... Przykładowo chciałbym przyjechać teraz do ciebie, do studia. Mhm. Chciałbym oddać ci samochód po prostu do oklejenia, tak, folią. Mhm. To zanim ty w ogóle zapiszesz mnie na jakiś termin, to ja muszę tobie zapłacić jakąś zaliczkę, czy tak na prostu na... Wiesz co, no w takich przypadkach życie mnie nauczyło, że warto w jakimś stopniu chociaż wziąć na materiał, nie? I wtedy ta osoba też jest zobowiązana, że już jednak trzeba, że ten materiał musi być zakupiony, że musimy to wykonać, nie? A nie, że ja wezmę kogoś i powiem, no kurczę, ta usługa będzie trwała tydzień czasu i nic sobie nie biorę w tym czasie, on okej, okay, i mi dzień, no kurczę, no jednak się rozmyśliłem. A tu zostajesz z materiałem, bez pracy na tydzień, dlatego warto jednak rozmawiać z klientem i być z nim na stałych łączach, jak i pewnie w jakimś stopniu zaliczkować coś. Jesteś przygotowany na trudne czasy? W jakimś stopniu wydaje mi się, że tak. Jaki obrót tutaj w studio jesteś w stanie wygenerować w ciągu miesiąca? Jeżeli nie jestem w stanie przerobić czegoś, to nie biorę po prostu tego sobie na głowę. Jeżeli, nie wiem, wiem, już znaczy tak, już wiem ile co czasu zajmuje i nie zrobię czegoś takiego, że kurczę, no jest kolejny klient, dobra, biorę go, bo musi być, nie? Bo pójdzie do konkurencji. Nie, jeżeli po prostu nie jestem w stanie fizycznie tego przerobić, no to po prostu tego klienta kolejnego nie robię. I wiem, że jestem w stanie zrobić samochód, na przykład korektę lakieru jedną, dwu, trzyetapową albo i nawet wieloetapową, która niektóre samochody tego potrzebują. I ja wiem, że to potrzebuje, nie wiem, 3-4 dni porządnej pracy, no to
robię ten samochód wtedy, tak? I nie biorę sobie wtedy więcej. I jest różnie, 2, 3, 4 samochody, w zależności też na jakie usługi, to też jest tak ciężko określić, bo jeżeli ktoś przyjeżdża do nas na exclusive wash, na umycie, na przygotowanie tego samochodu, no to jest szybsza usługa. A jeżeli ktoś przyjeżdża samochodem na przygotowanie pod ceramikę, pod jakąś powłokę grafenową, zabezpieczenie lakieru folią ochronną, no to ta usługa trwa już stosunkowo dłużej i ten samochód tu zostaje na dłużej. Więc wtedy 1, 2 samochody, no to nie wiem, w tygodniu, na 2 tygodnie, gdzie ta usługa jest robiona, no to jest taka norma czasami, nie? Artur, a możesz zdradzić naszym widzom, słuchaczom, jakie zyski można uzyskać dzięki takiej działalności? Przykładowo, jeżeli ktoś na przykład myśli... To zależy od, że tak powiem, lokalizacji, od tego, co w ogóle chcemy osiągnąć w takiej branży. Czy my chcemy kleić folię, czy my chcemy polerować te samochody, w ile osób. To jest ciężkie pytanie, na to trzeba już sobie, chyba każdy musiał sam sobie odpowiedzieć. To jest bardzo trudne pytanie. Korzystasz z sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o swoją działalność, nie wiem, w prowadzeniu tutaj chociażby Instagrama? Nie, ale wiem, że ma bardzo dużo do powiedzenia ta sztuczna inteligencja. Sprawdzaliśmy, jak to działa i powiem szczerze, że jestem zszokowany. Ale masz... I wiedzą, że tak powiem, albo tego, na co może odpowiedzieć ta sztuczna inteligencja. A widzisz miejsce na sztuczną inteligencję w swoim biznesie? Wiesz co, tego pytania to raczej trzeba byłoby, to pytanie trzeba by było raczej zadać programistom, bo to nawet i mam znajomego, który mówił mi o tym, że kurde, ta sztuczna inteligencja potrafi naprawdę wiele. I nawet zadawali trudne pytania, takie typowo dla programisty, i sztuczna inteligencja potrafiła na to odpowiedzieć, także no, wiem, jak jest z tą sztuczną inteligencją. Czego nauczyłeś się przez te 2 lata? Na pewno trochę pokory. Nauczyłem się układać sobie życie tutaj w studio. Nauczyłem się trzymać, wiesz, kalendarz. To jest podstawa, jeżeli chodzi o taką działalność, o to wszystko. A jak wygląda twój dzień? Dzisiejszy? Ogólnie, jak wygląda twój dzień? Przykładowo jest poniedziałek, no. Wstajesz rano. Jak wygląda Artura dzień? Wstaję rano, jem śniadanie, wychodzę z psem, jem śniadanie i co? No i przyjeżdżam tutaj do studia. Poniedziałek, jak zwykle, rozpoczynamy przygotowanie prac zazwyczaj do samochodów, które zostają z nami na dłużej w tygodniu, czyli gdzieś tam pełna dekontaminacja, umycie, ściągnięcie całych osadów mineralnych z samochodów, czyli taka typowa praca, że tak powiem, brudna, która po czasie staje się czystą pracą, no bo wiadomo, najpierw trzeba ten samochód umyć, ogarnąć, i poniedziałki zawsze takie są, że te samochody trzeba ogarnąć i dopiero wtedy gdzieś tam w drugiej części dnia zaczynamy właśnie pracę nad korektą. No i tak to zazwyczaj wygląda, że ten poniedziałek to jest taki mocno, że tak powiem, też gospodarczy. Masz jakieś zasady w prowadzeniu swojej działalności? Sztywne jakieś takie, nie wiem? To przede wszystkim trzymanie się terminów. Co by się nie działo, no muszę trzymać się tych terminów, no bo to się zapina, to pracuje, działa w ten sposób, że musi auto wjeżdżać i auto wyjeżdżać, tak? Więc to się musi zazębiać. Jeżeli to się zazębia, to jest naprawdę bardzo w porządku, bo mamy tą stałą pracę cały czas, tak? Ułożenie tego harmonogramu pracy jest istotnie ważne, żeby nie wziąć sobie na przykład zbyt dużo na głowę, żeby potem nie musieć być w pracy, nie wiem, 12, 13, 14 godzin.
A jak planowałeś na początku? No bo teraz już masz doświadczenie, prawda? Jesteś w stanie już sobie tam poukładać tak, że okej, mam dzisiaj przykładowo auto takie, jestem w stanie je zrealizować w ciągu tygodnia, prawda? A jak to było na początku? Wiesz co, na początku było, klient przyjechał, mówię, dobra, robię, na pewno robię. Już bez gadania, na oględziny samochodu, robimy. Ale teraz już wiem, ile na co mniej więcej czasu potrzebuję. To, jaki klient potrzebuje efekt na samochodzie, no to też jest bardzo istotne i już wiem, że to mi zajmuje tyle, to mi zajmuje tyle. Jeżeli trzeba jakąś zaprawkę zrobić, to też zajmuje mi tyle. Już mniej więcej te normy czasu już pracy mam ustalone i już wiem, jak to wdrożyć w dzień i przede wszystkim ułożenie sobie planu działania. Wiesz co, tak sobie myślę i zarazem jestem bardzo ciekawy, jak dbasz o relacje z klientami, no bo wydaje mi się, że w takiej branży, jaką ty prowadzisz, to no, trzeba gdzieś tam bardzo mocno trzymać ten poziom, prawda, tych relacji. No relacje to jest na chwilę obecną, wydaje mi się, w dzisiejszych czasach podstawa. I jak będzie ta relacja zachowana na dobrym poziomie, no to na pewno będzie w porządku. Dzisiaj fajna sytuacja. Światło się pali, ciemno na dworze. Klient pisze, co tam, jak tam? Widzę, że światło pali, co tam się dzieje? Mówię, no i tyle, nie? No, działamy, odpiszę o każdej porze dnia. Niektórzy mówią, jak kurczę, odpisujesz po godzinach pracy, odbierasz telefony. Taki biznes, taka praca. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, no to siłą rzeczy musimy w jakimś stopniu sobie na to pozwolić. Nie? Tylko, że też nie możemy się dać zwariować, że nie wiadomo, która by to była godzina, że ktoś dzwoni, o, chciałbym to i to. No, to trzeba też znać granice, powiedzieć, no proszę o telefon następnego dnia, cokolwiek. Nie? Potrafisz takie granice postawić? A jak najbardziej. Jeżeli to już jest późna godzina, nie wiem, niedziela, no to... telefon trzeba faktycznie czasami odciąć się też od tego wszystkiego, troszeczkę pomyśleć o czymś innym, przede wszystkim psychicznie odpocząć. No właśnie, teraz wywołałeś do tablicy bardzo fajny temat. Jak radzi sobie z presją psychiczną, bo działalność gospodarcza jednak gdzieś tam bardzo mocno obciąża tą psychikę? Odreagowuję go w drugiej pracy, bo jeszcze przecież chodzę na siłownię, tam właśnie jestem trenerem, instruktorem i w dużej mierze, idąc tam na siłownię, spotykam naprawdę tak wyluzowanych ludzi, zachęcam ich też od siebie, daję im dużo energii od siebie i to do mnie też wraca, że ja wychodzę, często można powiedzieć, po 3 godzinach zajęć na siłowni, wychodzę tam wypoczęty z tej siłowni. Jestem spełnionym człowiekiem, mówię, kurde, zrobiłem coś dla siebie. Nie jestem tylko tutaj, ale też robię coś dla siebie, robię coś dla innych, nie? No i tak to wygląda. Mam teraz takie pytanie. Może nie trudne. Może troszeczkę niezręczne, ale jak radzisz sobie z konkurencją? I w ogóle jak postrzegasz konkurencję, o tak? Wiesz co, niedawno pojawił się taki kawałek Avi Gelenda. Zapraszam do odsłuchu tego kawałka, można sobie przesłuchać. Ci, którzy słuchają rapu, na pewno będą wiedzieli, o co chodzi. A jeżeli chodzi o, jakbym miał na to odpowiedzieć, wiesz co, no, myślę, że dla każdego znajdzie się klient. Każdy znajdzie, że tak powiem, swój poziom, na którym chce zostać. Jeżeli ktoś chce lepiej, pójdzie tu, ktoś chce gorzej, pójdzie tu, taniej, tu. No nie ma reguły. Wydaje mi się, że jesteśmy tak różni, że ty już po pierwszej rozmowie z klientem wiesz, czy on do ciebie przyjedzie, czy nie. Czy pojedzie gdzieś dalej, porozmawia z innym i wróci. Jeżeli komuś chodzi, nie wiem, o 50 zł, że tu będzie 50 zł taniej albo 50 zł drożej, no są różni ludzie. No. Tego nie wiemy. Także no... Masz lojalnych klientów? Tak. Wydaje mi się, że tak. Powiedzą, jeżeli coś tam jest, gdzieś coś słyszeli na mieście, cokolwiek. Wydaje mi się, że mam na tyle fajne grono klientów, ale już i nie ukrywam kolegów znajomych, bo to niektórzy są tylko klientami, ale ta relacja zaczyna tak się rozwijać, że z klientów mam znajomych coraz więcej. I to w pewnym stopniu bardzo pozytywnie, fajnie wpływa na mieście, nie?
Jakie masz marzenia? I teraz prywatnie czy firmowo? Zacznijmy od firmowych. Ach, no chciałbym naprawdę, żeby to ten mój biznes wszedł na bardzo wysoki poziom, żebym mógł się tym szczycić na bardzo wysokiej skali. Chciałbym być źródłem właśnie takiej inspiracji. Wiem, że ja tej persony nie miałem, ale może dla kogoś będę tą osobą, na której ktoś będzie chciał się kiedyś wzorować. I no właśnie chyba najbardziej mi o to chodziło, że chciałbym podnieść tą firmę jeszcze wyżej i wyżej i wyżej. A prywatnie? Częściowo zdradziłeś, prawda, że chciałbyś, no, że tak powiem... tak, nie? Ale wiesz, to są jakieś tam drobne marzenia, jakieś może wyjazdy, ale prywatnie, no to już, to chyba już powiedziałem gdzieś tam w tej środkowej części, że to jednak rodzina i dalsza droga w tym kierunku. Czujesz potrzebę założenia rodziny? Jesteś już gotowy? Wydaje mi się, że to już jest ten okres w moim życiu, gdzie warto spróbować pójść ten krok dalej, a potem już schodami tylko i wyłącznie na szczyt. Wiem, że twoja pasja to kolarstwo, prawda? Ale czy masz jeszcze jakieś dodatkowe takie zainteresowania, które po godzinach... Jak najbardziej. Drugą pasją jest właśnie jazda na motocyklu. Także to jest też w jakimś stopniu takie odcięcie się od tego wszystkiego. Wsiadasz, jedziesz, szum w kasku, poznawanie nowych obszarów, nowych terenów, zdobywanie tych powiedzmy w jakimś stopniu nieosiągniętych jeszcze przez okres życia zakątków. I chciałbym, nie ukrywam, pojechać na pewno w jakąś podróż tym motocyklem. Nawet niech to będzie z karimatą, z jakimś małym namiotem, przespać się, jedziesz dalej i no, chciałbym spróbować właśnie takiej przygody raczej, nie? Artur, w tym roku masz 28 lat. No już stary jestem. Generalnie gdybyś miał teraz przed sobą 20-letniego Artura, co byś mu powiedział? Jak poprowadziłbyś swoje życie, gdybyś miał 20 lat? W tym momencie. Bo generalnie mamy zupełnie inny okres, prawda? 8 lat temu świat wyglądał zupełnie inaczej. Dzisiaj świat zmienił się całkowicie. Jesteśmy po pandemii, mamy kryzys, że tak powiem, no świat już nigdy nie będzie taki sam, prawda? I co powiedziałbyś takiemu Arturowi? Kurczę, żeby brnąć to, co się chce i spełniać swoje marzenia. Jeżeli określasz sobie, żeby określał ten cel sobie, że chcę to zrobić i zrób to. I chyba każdemu bym to powiedział. Bo życie mamy jedno, trzeba próbować. Naprawdę trzeba próbować. To prawda, zgadzam się z tobą w 100%, ale wiesz co, ja dzisiaj zauważyłem, obserwując zupełnie inne miejsca na YouTubie, czy to w innych podcastach, wiesz, dzisiaj pojawiło się bardzo dużo takich postaci, które namawiają na przykład do różnych rzeczy, że to jest tak prosto, że wiesz, gdzieś tam... W internecie wydaje się być wszystko proste. Wiesz co, tutaj patrząc od zaplecza, naprawdę jest dużo takich rzeczy, które są stresujące, o których się nie mówi, no ale... Taka kolej rzeczy, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu. A niektórzy żyją bezstresowo, jak pączki w maśle, a niektórzy naprawdę muszą w jakimś stopniu mocno kombinować, żeby utrzymywać się na rynku. Bo wiesz co, Artur, ja mam na myśli to, że zwróć uwagę, wchodząc na Instagrama, widzimy taki kolorowy, cukierkowy świat, jak wydaje się fajnie pieniądze i tak dalej. Natomiast ja mam takie wrażenie, że to jest taki świat nieprawdziwy, wiesz, że gdzieś tam... Ja też tak uważam. Że gdzieś tam ludzie kreują jakieś tam takie rzeczy, które w ogóle nie mają miejsca, a często okazuje się, że zupełnie inaczej żyją, jak to pokazują w internecie. Dlatego ja uważam, że fajnie byłoby, gdyby pojawiały się takie miejsca, gdzie ludzie będą rzeczywiście pokazywać młodym ludziom, jak zarabiać pieniądze, jak można się rozwijać, jak można ciężką pracą oczywiście, bo
też jesteś przykładem, że naprawdę ciężko pracujesz na to, co masz i gdzieś tam dzięki temu widać twoją tutaj działalność, że rzeczywiście przez te 2 lata mega się rozwinęłeś. Ja ci bardzo życzę dalszego rozwoju i chcę ci bardzo podziękować za to, że wziąłeś udział w tej serii, bo wydaje mi się, że jesteś takim idealnym przykładem dla młodych ludzi, że warto próbować, warto gdzieś tam rozpoczynać te swoje działalności. I teraz chciałbym na koniec, abyś jeszcze powiedział coś od siebie dla tych ludzi, którzy będą to oglądać. Mam nadzieję, że będzie im się to w miarę przyjemnie oglądało, że to, jak przedstawiłem to moje życie, że to nie była żadna jakaś tam fikcja. To jest akurat szczera prawda. I mam nadzieję, że, ale na pewno jestem w 100% przekonany, że takich osób jest mnóstwo. Tylko trzeba próbować, trzeba chcieć. Nie można się ograniczać do tego, że tata da, mama da, tylko trzeba próbować własnych sił w naszym świecie i mniej narzekać. Mniej narzekać. Narzekasz? Zdarza ci się narzekać? W jakimś stopniu tak, ale to nie jest, wiesz, takie narzekanie, no znowu coś, tylko no trzeba czerpać od samego rana tą radość życiową i tyle. Wiesz co, tak jeszcze nasuwa mi się jedna myśl. Jak sobie radzisz w takich trudniejszych okresach, gdzie rzeczywiście na przykład są jakieś tam pierwsze, jakieś takie problemy, gdzie rzeczywiście nie idzie tak, jak chciałbyś? Masz jakieś takie złote lekarstwo na to? W jakimś stopniu jest to gdzieś tam... Ja, jeżeli coś mi idzie nie tak, to próbuję dojść do tego, muszę znaleźć przyczynę, dlaczego to poszło, dlaczego to się zepsuło, dlaczego tak nie działa. Jeżeli ktoś mówi, że coś się nie da zrobić, to albo jest leniwy, albo nie potrafi tego zrobić. I to jest tylko, to tak wygląda, ale jeżeli się zagłębimy, wszystko jest dla ludzi i jesteśmy w stanie naprawdę wszystko zrobić. Dużo analizujesz? Dużo myślę, dużo analizuję i faktycznie zanim, że tak powiem, powiem coś, to też przemyślę, czy to powiedzieć, czy jednak nie powiedzieć i to tak. Wolę czasami nic nie powiedzieć i odejść, niż powiedzieć za dużo i mieć z tego jakieś konsekwencje niepotrzebne. Artur, ja ci jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział. Życzę sukcesów i dziękuję bardzo. Głęboko wierzę, że już za jakiś, nie wiem, czas spotkamy się ponownie, ale już będziesz dużo, dużo większym przedsiębiorcą na rynku pilskim. Kurczę, też mam taką nadzieję. Oby tak było. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.